Dzisiaj taki troszeczkę inny odcinek, bo muszę wam powiedzieć, że nigdy nie miałem do czynienia z tego rodzaju sprzętem. I dziś po raz pierwszy, nie tylko ja, dowiemy się, czym są i do kogo kierowane są sprzęty all-in-one. W sumie pudełko jest ładniejsze z tej strony. Jest to Lenovo IdeaCenter All-in-One 520S, do którego pełnej specyfikacji daję wam linka w opisie. All-in-One oznacza, że wszystko jest już gotowe do pracy. Ekran i komputer w jednym, a do tego myszka i klawiatura, oba sprzęty bezprzewodowe, żeby zachować czystość i estetykę. Chodzi o lekkość i kompaktowość, 23-calowy bezramkowy wyświetlacz, procesor i5-7200U, karta graficzna Nvidia GeForce 930A, 8 GB RAM-u i dysk 480 GB SSD, przynajmniej w tym modelu, który właśnie teraz testujemy. Design jest tutaj brany bardzo mocno pod uwagę, bo tak jak większość komputerów IO ma kamerkę internetową od góry, tak tutaj wystarczy kliknąć od spodu, wysuwa się kamerka internetowa oraz hub USB na dwa porty. No i to jest tak naprawdę wszystko, co jest nam potrzebne do pracy. W zestawie jest jeszcze nagrywarka DVD na USB, jeżeli ktoś korzysta z płyt, co jest bardzo fajnym gestem, bo tutaj już taki odtwarzacz się nie zmieścił. Oprócz tego zasilacz, który jest wyciągnięty na zewnątrz, podobnie jak w laptopach, żeby móc zachować... No sami widzicie. Teraz dajcie chwilę, ja tylko poinstaluję wszystkie aktualizacje. Chwila, Windows. To trochę dziwne uczucie korzystać z samego ekranu, choć niektórzy mogli mieć wcześniej do czynienia z Macami, to inna sprawa. Ale ten model jest przede wszystkim przeznaczony dla osób z ograniczonym miejscem, a chcących zachować komfort pracy na dużym ekranie. Całość wygląda bardzo schludnie i jest bardzo dobrze zrobione. Wielkim plusem jest matryca ze względu na to, że jest matowa, co redukuje dużą ilość odbić, a dodatkowo jej bezramkowy design pozwala na to, żeby ten komputer wyglądał tak po prostu ładnie. Zwłaszcza, że teraz dni są coraz dłuższe. Z tyłu mamy złącze na zasilacz, port HDMI, gigabit. Bitowy internet, dwa porty USB i złącze na słuchawki. Główną uwagę trzeba zwrócić tutaj na port HDMI, dlatego że on działa w dwie strony i to go odróżnia od wielu innych produkcji, bo teraz jesteśmy w trybie komputera, czyli wyświetlamy wszystko, co się dzieje na komputerze, jak teraz Miku nagra, natomiast za pomocą jednego switcha możemy się przełączyć w tryb monitora i teraz HDMI będzie działać jako wejście do monitora, no ale nie ma żadnego sygnału w tym momencie, więc przełączmy się z powrotem do komputera i co najlepsze, komputer w tym czasie cały czas działa. O, i teraz jest w PC mode. Mamy w pełni wydajny komputer do zwykłej pracy czy przeglądania YouTube'a, który w każdej chwili może stać się ekranem dla naszej konsoli. Wystarczy podpiąć na przykład switcha z tyłu i przyłączyć HDMI na wejście. Wtedy obraz leci na ekran, a dźwięk przez głośniki lub podpięte słuchawki. Co najlepsze, komputer może wtedy działać, więc mamy odpalony rendering filmu, a w tym samym czasie zagrywamy się w ulubiony tytuł. Dzięki temu rozwiązaniu nie musimy pozbywać się komfortu pracy na dużym ekranie i nie musimy tym samym taszczyć ze sobą na przykład telewizora. To jest takie rozwiązanie dla osób, które lubią minimalizm. Pamiętajcie jednak, że nie jest to komputer do gier. Owszem, można pograć w parę starszych lub mniej wymagających tytułów, ale o produkcjach AAA można zapomnieć, bo po prostu wydajność grafiki nie pozwala na to, żeby utrzymywać wysoki framerate. Fortnite'a da się... O kurczę, ktoś tutaj był. Da się zagrać spokojnie w 30-40 klatkach nawet, ale bez fizycznego scrolla na myszce jest to dosyć utrudnione, no ale gra jest grywalna. Fir 2 dosyć fajnie chodzi, ale pamiętajcie, że to gierka sprzed wielu lat, ale lubię o niej tak wspominać, bo pamiętam jak pierwszy raz ją przechodziłem i stąd też cały czas z mojej strony... O kurczę, strzelają do mnie. Jaki piękny widok na miasto. Jeśli zastanawiacie się, gdzie tutaj są wentylatory, to już pokazuję z tyłu ten cały panel. Tutaj jest wylot ciepłego powietrza, a oprócz tego możemy manewrować ekranem, wychylając się w ten sposób i w ten sposób. Ale złapałem rzepem, żeby ładnie wyglądało i mi trochę rzepa ciągnie. Tak czy siak, jedynym problemem jest to, że nie ma tutaj mocowania na wesę. Jesteśmy skazani na ten uchwyt, ale ten uchwyt jest o tyle dobry, że nawet jak poruszamy mocno biurkiem, to wszystkie drgania bardzo szybko znikają. I to byłoby na tyle z dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeśli tak, to łapka w górę. Sam komputer All-in-One jest ciekawym, nowym rozwiązaniem, bo w formie ekranu mieści się cały komputer, na którym można pograć w starsze tytuły, w prostsze tytuły, niekoniecznie te takie jak GTA, chociaż na najniższych ustawieniach przy niższej grafice już fabuła jest grywalna. Ale nie o to nam chodzi. Chcemy jednak, żeby ta grafika coś nam reprezentowała, więc przy takim ustawieniu zdecydowanie wolałbym wybrać konsolę i grać na konsoli. Kamil nawet wbił tutaj do mnie i pokazałem mu tego All-in-One'a i się zdziwił, co to, nowy ekran? A ja mu mówię, nie, cały komputer im pokazałem, więc samo to urządzenie jest czymś takim zjawiskowym, czymś innym, bo wciąż rozwiązania All-in-One w Polsce nie są mocno popularne. Chciałem wam pokazać coś takiego innego, żeby was
nas w jakiś sposób zaciekawić. Natomiast teraz pytanie mam do was. Gdzie i jak wy widzielibyście takie use case'y? Jak wy byście wykorzystali taki all-in-one, jakbyście mieli u siebie? Albo może macie i jak go wykorzystujecie? To jest wersja komputera, który jest bardziej taki biurowy, zwykły, prosty. Nie chodzi nam tutaj o to, żeby wsadzać nie wiadomo jaką grafikę, ale w ofercie można zobaczyć wiele innych komputerów all-in-one, które mają m.in. dedykowaną kartę graficzną, znacznie bardziej wydajny procesor i to już można powiedzieć, że są prawdziwe maszynki do grania. Wszystkie dokładne linki i specyfikacje daję wam na dole w opisie, a tym samym ja się z wami żegnam. Dzięki wam wielkie za oglądanie. Inne filmy się wyświetlają w tym momencie oraz subskrypcja. Ja ten czas wykorzystam na to, żeby powoli zbliżyć rękę do obiektywu.